Z tej strony Codziennie Lepszy, to jest kolejny odcinek Daily Vloga i dzisiaj dam Ci bardzo prostą poradę na to, w jaki sposób przyspieszyć swoje dążenie do jakiegokolwiek celu, szczególnie jeśli to są cele długoterminowe, jakieś projekty życiowe, biznesy i tego typu sprawy, w których chciałbyś otrzymać dostęp do dobrych porad, do wiedzy na temat tego, co robić, jak robić i jak wpaść na pewne wnioski szybciej niż wydarzyłoby się to normalnie. Zainspirowało mnie do tego taki odcinek, który nagraliśmy chyba wczoraj czy przedwczoraj odnośnie tego, co zrobiłbym inaczej, gdybym zaczynał prowadzić biznes. No i tam jedna osoba napisała komentarz, że świetny pomysł. Ja odpisałem, że szkoda, że na takie pomysły nie wpadamy od razu, tylko dopiero po latach. No i to mnie zainspirowało do tego, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób wpaść na te pomysły jednak wcześniej niż po kilku latach. Jest coś takiego jak intuicja. Intuicja bardzo często podpowiada nam, co powinniśmy robić i o dziwo, jeżeli zbudujemy w sobie taką relację i dostęp do tej intuicji, to często te pierwsze pomysły, te pierwsze myśli okazują się trafione, o ile przy nich wytrwamy. I bardzo często można zauważyć, szczególnie osoby, które pracują z wizualizacją, z intuicją, z podświadomością, z takimi rzeczami, że czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile wiedzy i ile dobrych wniosków nas zdrzemy, dopóki nie zaczniemy tego z siebie wyciągać. To też mogą powiedzieć osoby, które pracują właśnie edukacyjnie, tworzą jakieś produkty, kursy, usługi, różnego rodzaju książki, e-booki itd. Czasami, kiedy zaczynamy nad czymś pracować, to dopiero wtedy zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, ile mamy w głowie, tylko musimy nauczyć się to wszystko z siebie wyciągać. I gwarantuję Ci, że u Ciebie jest tak samo. Nawet jeśli nie tworzysz treści, nawet jeśli nie prowadzisz biznesu, to wiesz znacznie więcej niż Ci się wydaje, tylko musisz czasami to z siebie wydobyć. Więc co można zrobić? Jeżeli dzisiaj mógłbym wyobrazić sobie, że rozmawiam z sobą sprzed 5 lat, to jest stosunkowo proste, prawda? Mogę zamknąć oczy, wyobrazić sobie, że pojawia się przede mną postać, ja sam o 5 lat młodszy, no i daję sobie jakieś porady, jak powinienem prowadzić biznes, prawda? No bo mogę cofnąć się do swojej przeszłości, to wszystko już się wydarzyło. Dzisiaj mam nowe wnioski, dzisiaj mam nową wiedzę, jestem lepszy, więc mogę udzielić tej fikcyjnej postaci, którą sobie wyobraziłem, jakie rzeczy powinna robić. Jestem w stanie udzielić mu jakiś porad, prawda? Żeby był bardziej skuteczny. Więc możemy zrobić też w drugą stronę, wyobrazić sobie, że też najlepiej byłoby to zrobić w wizualizacji, czyli zamknąć oczy, wyobrazić sobie, że staje przed Tobą postać, która jest Tobą samym, ale która ma o 1, 2, 3 albo 5 lat więcej i popełniła już te błędy, których Ty jeszcze nie popełniłeś, wyciągnęła już te wnioski, których Ty jeszcze nie wyciągnąłeś, wie już te rzeczy, których Ty jeszcze nie wiesz. I gdyby ta osoba miała Ci udzielić radę, co zrobić dzisiaj w Twojej sytuacji, jak zrobić tak, żeby przyspieszyć swój biznes, jak zrobić tak, żeby nie popełnić jakichś błędów, jak zadziałać dobrze, to co by powiedziała? I na początku może się wydawać, że trudno będzie uzyskać odpowiedź, ale tutaj musisz skupić się przede wszystkim na pierwszych myślach, nie analizować tego logicznie, bo jeśli za bardzo będziesz wchodził w logikę, to będzie Ci ciężko. Musisz bardziej pokierować się takimi impulsami i emocjami. A jeśli nic nie przychodzi, żadnych wniosków nie masz, to zastanów się nad tym. To jest takie magiczne pytanie, które zawsze możesz sobie zadać, kiedy pracujesz z wizualizacją, z intuicją, z jakimiś odczuciami, z czymkolwiek. Kiedy nie możesz wymyślić czegoś, kiedy nie możesz czegoś rozwikłać, rozkminić, to jest jedno magiczne pytanie, które brzmi tak. A gdybym wiedział, co to jest, to co by to było? Gdybym wiedział, co to jest, to co bym powiedział? Czyli znowu pytanie bazujące na intuicji. Nie wiem, jaką radę Ci udzielić, ale gdybym wiedział, jaka to jest rada, to co bym powiedział? No to powiedziałbym coś tam i myślisz, walisz pierwszą myśl, jaka Ci przyjdzie do głowy. Czasem taka sesja paru minut może dać Ci jakieś ciekawe wnioski, czasem nie da Ci nic. Kluczem jest to, żeby robić to co jakiś czas i myślę, że byłoby to bardzo przydatne. Ja z wizualizacjami pracowałem już sporo, też pracuję akurat z hipnozą i z różnymi takimi kwestiami, więc tam to wszystko opiera się na wizualizacjach, na różnego rodzaju pracy z intuicją, z podświadomością i tak dalej. Natomiast wcale nie potrzebujemy do tego wszystkiego być w transie, żeby dojść do jakichś wniosków i pomyśleć trochę inaczej. Zmusić swój mózg do tego, żeby pomyśleć bardziej abstrakcyjnie. Żeby zastanowić się, spróbować wyprzedzić swoje własne kroki i zastanowić się, jaką poradę mógłbym dać sobie sam, gdybym był pół roku dalej, gdybym był rok dalej, gdybym był sobą z przyszłości, to jakie dzisiaj bym dał sobie rady?
Druga rzecz, jeżeli tu będziesz miał problemy, to drugą rzeczą jest zmiana perspektywy. Możesz spróbować zmienić perspektywę na perspektywę innej osoby lub na całkowicie abstrakcyjną perspektywę. Przykładowo, gdybym rozmawiał z konsultantem biznesowym albo z jakimś coachem, to jakie rady mógłbym od niego uzyskać, albo jakie pytania by mi zadał? Dzięki temu jestem w stanie tak jakby odnieść się do zasobów innej osoby, których normalnie nie wykorzystuję, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, oczywiście bazując na tym, co ja wiem i co ja się spodziewam, jestem sobie w stanie wyobrazić, co inna osoba, która jest na przykład specjalistą w jakiejś dziedzinie, mogłaby powiedzieć, do czego mogłaby się przyczepić w pierwszej kolejności, jakie pytania mogłaby zadać, co mogłaby podważyć, gdzie mogłaby wskazać błędy. Czy znowu, czy mamy tutaj stuprocentową pewność, że trafisz? Nie, ale jest to zmiana perspektywy, jest to zupełna zmiana twojego myślenia i pójście trochę myślami w innym kierunku. Możesz odwołać się do jakiegoś autorytetu. Przykładowo, jeżeli podziwiasz kogoś w twojej branży, albo podziwiasz kogoś biznesowo, czy w ogóle życiowo, masz jakiś swój autorytet, to możesz się zastanowić, co zrobiłby ten człowiek w tej sytuacji. Przykładowo, ktoś podziwia, nie wiem, Mariusza Pudzianowskiego, to myśli sobie, co Mariusz Pudzianowski powiedziałby w tej sytuacji, albo co w tej sytuacji zrobiłby Mariusz Pudzianowski. I spróbuj po prostu postąpić tak samo, jeśli to jest twój autorytet. Jeśli to jest inna osoba, no to zastanów się, co zrobiłby ten człowiek, co powiedziałby ten człowiek, jaką radę dałby mi ten człowiek, jak myślałby ten człowiek, jak zachowywałby się ten człowiek w mojej sytuacji. Kolejna rzecz to jest taka bardzo abstrakcyjna sprawa. Możesz zmusić swój umysł do pomyślenia przez pryzmat innej kategorii. Czyli przykładowo, jakbym myślał o tym problemie, gdybym myślał przez pryzmat koloru niebieskiego? To jest idiotyczne pytanie, ale ono zmusza twój mózg do pójścia zupełnie innym szlakiem, którym normalnie nigdy by nie poszedł. No bo nikt normalny przy zdrowych zmysłach nie zadaje sobie takiego pytania. Ale kiedy sobie zadajesz to pytanie, to wytrącasz się ze swoich schematów myślowych i myślisz nieco inaczej. Bo twój umysł próbuje powiązać pryzmat koloru niebieskiego z danym problemem, co jest w ogóle irracjonalne. A jeszcze wracając do postaci, możesz też odwołać się do na przykład jakiegoś swojego przyjaciela. Co zrobiłby jakiś mój przyjaciel? Co by mi powiedział przyjaciel? Szczególnie jeśli na przykład się martwisz, jeśli masz jakiś problem i to nie musi być wcale osoba kompetentna w tym, z czym ty się mierzysz. To może być na przykład ktoś bardzo pozytywnie nastawiony do życia, a ty się właśnie martwisz i możesz zadać sobie pytanie, co powiedziałby mój kumpel, bo on jest na przykład zawsze wesoły. No i on by powiedział wtedy, pierdol to, nie martw się i tak dalej. I to jest taka porada też w stanie wywołać u ciebie trochę inne myślenie, bo dostrzegasz trochę inną perspektywę. Często, kiedy wchodzimy w problem, kiedy dochodzimy do jakiejś ściany, to mamy taką jedną perspektywę swoją. I w momencie, kiedy dodajesz perspektywę kogoś, kto jest wyluzowany, kogoś, kto jest autorytetem, kogoś, kto jest jakimś coachem, ekspertem, kimś tam, kogoś, kto również ma podobny problem jak ty, kogoś z przyszłości, kogoś z przeszłości, perspektywę jakąś abstrakcyjną, to nagle masz tych perspektyw 5, 10 i widzisz, że toków myślenia jest dużo więcej niż tylko ten twój jeden tok myślenia zamknięty. I nagle nie chodzi o to, że jak zadasz sobie jedno pytanie, to nagle uzyskasz przełomową odpowiedź, ale chodzi o to, że jak zadasz sobie kilkanaście takich różnych pytań, to nagle okaże się, że jest więcej możliwości. Połączysz pewne kropki, może wpadniesz na zupełnie inny pomysł, na odpowiedź, na który nie wpadła w ogóle wcześniej, ale te myślenie w tych różnych kategoriach da ci możliwość po prostu poprowadzenia swojego umysłu takim szlakiem, że wymyślisz coś zupełnie nowego. I jeszcze jedna technika, taka, ja już o niej wspominałem też w jednym chyba z pierwszych filmów z tej serii, my bardzo często przywiązujemy się emocjonalnie do naszego problemu i do naszej sytuacji. Czyli w momencie, kiedy ja mam jakiś problem z czymś, to ciężko jest mi samemu sobie doradzić, bo jestem emocjonalnie w tej sytuacji. Ona mnie dotyczy, nie patrzę na chłodno. Natomiast gdyby postawić obok mnie drugą osobę, która jest w identycznie takiej samej sytuacji, to prawdopodobnie popatrzyłbym na tę sytuację zupełnie inaczej i byłbym w stanie doradzić. Przykład, jeżeli ktoś ma problem ze sprawami sercowymi, rzuca go na przykład dziewczyna czy ją chłopak,
No to ta osoba ma problem po prostu z tym, żeby wymyślić jakieś rozwiązanie, nie? Czyli jest załamana, martwi się i tak dalej. Ale jeśli jego przyjaciel ma tą samą sytuację, to ta osoba właśnie go pociesza. Ta osoba mówi mu: słuchaj, nie martw się, znajdziesz sobie kogoś innego i tak dalej. Ale w swoim osobistym przypadku jest ciężko. Kiedy ktoś ma problem z biznesem, to jesteś w stanie go pocieszyć, jesteś w stanie znaleźć jakieś logiczne rozwiązanie, jesteś w stanie uspokoić go i tak dalej. Ale kiedy ty masz problem z biznesem, to reagujesz emocjonalnie. Więc wyobraź sobie, że twój problem to nie jest twój problem, tylko jest problemem na przykład twojego kumpla albo kogoś innego, kto przychodzi do ciebie po radę. Co byś powiedział tej osobie? Jak byś zareagował w tej sytuacji? Jak byś tę osobę pokierował? Jak byś tę osobę pocieszył? Jak byś tę osobę zmotywował i tak dalej? A następnie te porady, które powiesz, odnieś do swojej sytuacji, bo to jest właśnie twoja sytuacja. Tylko dzięki tej zmianie perspektywy znowu, dzięki zamianie tego, że ty jesteś teraz w roli nie osoby dotkniętej problemem, tylko jesteś w roli osoby doradzającej, to pozwoli ci spojrzeć na ten problem troszeczkę chłodniej i znaleźć rozwiązania, których normalnie byś nie znalazł ze względu na to, że jesteś opanowany tymi emocjami i że ta sytuacja ciebie dotyczy. Więc możesz zrobić to również w ten sposób. I pamiętaj o tym magicznym pytaniu, że za każdym razem, kiedy czegoś nie wiem, kiedy nie umiem wymyślić czegoś, to zadaj sobie to magiczne pytanie, które brzmi: a gdybym wiedział, co to jest, to co by to było? I pójdź za pierwszą myślą. To jest właśnie praca z intuicją i bardzo często ta pierwsza myśl cię nie zawiedzie, a nawet jeśli nie będzie rozwiązaniem, to poprowadzi cię krok dalej albo pokaże ci jakiś sposób myślenia, który doprowadzi cię do rozwiązania. I to był kolejny odcinek serii Daily 360. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i suba i widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!